Koźlak, ze mną jest Boro. Witam wszystkich. Przede wszystkim ogromne gratulacje. Dziękuję ci bardzo. Wytrwałeś 10 minut tak naprawdę pojedynku. Który był dla ciebie najcięższy? Nie pamiętam. Ogólnie każdy był ciężki już poza pierwszą rundą. Gdzieś tam w pierwszej rundzie gdzieś tak czułem się spoko, ale gdzieś tam potem czułem, że no nie kalkulowali, wbiegali we mnie. Gdzieś tam niektóre czasy odczuwałem, szczególnie dużo chłopaków, po których się nie spodziewałem, to naprawdę się pokazali. No mimo tego, że byłem zmęczony, ale jakoś nie, no ich świeżość zrobiła robotę. Oglądałam całą twoją walkę i kiedy wszedł świstek, on był dokładnie w połowie, dosyć mocno już cię zaczął uderzać i ty byłeś bardziej pozycji przyjmowania ciosów i dla mnie to wyglądało, jakbyś chciał po prostu przetrwać każdą kolejną minutę. Już nie wchodziłeś z nimi w jakieś takie interakcje. Już gdzieś bardziej myślałem o oddechu niż o rywalizacji, szczerze mówiąc. Ale no, kurde, no, ale jestem i tak z siebie dumny. W następnej walce jeden na jeden pokażę, że na punkty od początku do końca robię albo kończę walkę. Przed czasem jednak minuta to było za krótko dla nich i za krótko dla mnie, żeby to jakoś skończyć. No. A jak myślisz, czy jakby kolejność była trochę inna, to byłoby ci łatwiej, czy jakby to jest nie gra roli? Kurde, no ta kolejność nie była. No kurde, no nikt mnie nie znokdownował, to więc jestem z ciebie dumny. Uważam, że gdybym dostał Szwedosa, tego co był siódmy na początku trzeciej rundy, co był, to on naprawdę chłopak, kurwa, najmocniejszy. Jakbyście zobaczyli, jak gdzieś on robi na tarciach. Zobaczcie Marcin Szwed tam na Instagramie. Kurde, no chodzi jak maszyna w boksie i jego się szczerze mówiąc najbardziej obawiałem. Ale kurde, on właśnie kalkulował. Jestem przyzwyczajony, że gdzieś się bije z tymi ludźmi, co są na wyższym poziomie, co kalkulują, a tamci lecieli na wariata, gdzie ja byłem podmęczony i widać, że to gdzieś było bardziej chyba efektywne w tej formule. Właśnie, czy ciężej było ci jakby przewidzieć ruch każdego z nich, bo jednak każdy ma swój styl indywidualny. Większość też nie miała doświadczenia chyba w takich walkach w oktagonie, był to ich pierwszy raz i też różnie mogła zadziałać im głowa. No tak, tak, ale właśnie głowa zazwyczaj działa tak, że wbiegasz, jak gdzieś nie masz doświadczenia, to wbiegasz. No gdyby to była na przykład walka, że oni by musieli się bić trochę dłużej, no to gdzieś by w kolejnych... Im dłużej by ta walka trwała, tym to bardziej by grało na ich niekorzyść. A tu mieli minutę i no i po prostu oni tak naprawdę nie musieli się przygotowywać. Ja musiałem. Ja dzisiaj, kurde, też się naprawdę głodówkę, gdzieś tam lekkie śniadanie rano, potem na obiad jakaś zupa, krem, później jedynie jakieś owoce, bo wiedziałem, że no nie mogę się najeść, wiedziałem, że to jest 10 rund przede mną, tak, to znaczy 10 minut i naprawdę tak... Zrobiłem wszystko na 100%, naprawdę podeszłem do tej walki jak nigdy. Nie wiem, czy się każdemu podobało, no szkoda, że to nie wyglądało tak, że dominowałem każdą minutę, ale i tak jestem się zadowolony. Było kilka momentów, kiedy cała hala po prostu krzyczała Boro, Boro, słyszałeś to, co ci motywowało do dalszej walki, bo w pewnym momencie osłabłeś trochę i jak mi się wydaje, że tak ta cała hala cię podniosła, że ty jednak zacząłeś wtedy oddawać te ciosy. No tak, tak, gdzieś te pojedyncze ciosy gdzieś tak leciały, głowa w dół i tak jedynie tak jakoś to mi, naprawdę dziękuję wszystkim, że mi dopingowali. Widzę, że bardzo dużo ludzi mnie wspiera i naprawdę to doceniam. Wspominałeś, że następna walka 1-1, więc kto to będzie? Tak jak powiedziałem, Sequento, chętnie go rozpierdolę. No. Tak nie, no ogólnie nie znam go, ale jakoś tak mi on siada, chciałbym akurat jego ubić. I uważam to dobry ruch. Szczerze, na miejscu twojego przeciwnika bym się chyba obawiała, bo jak ty przetrwałeś 10, to jakby jedna osoba nie sprawia teoretycznie ci żadnego problemu. No nie. Nie obawiam się. Uważam, że tak będzie akurat na następny pojedynek. Jeżeli będzie jego chęć i chęć organizacji. Wracając do Sequento, to rozmawiałam z inną osobą, która też walczyła dzisiaj na gali i też był proponowany jej ten przeciwnik, tylko że on się nie podjął walki ani w MMA, ani w K1. Nie, pewnie Lizak, tak? Tak mówił? A Lizak mówił ci tak? No nie, tak, ale coś słyszałem gdzieś tam w wywiadach wcześniej, że gdzieś tam razem z Pasternakiem, dwóch na dwóch
I tak chyba myślę, że może o to ci chodzi, czy nie? Z kim by Sekwento wtedy walczył? No, z Alanem. Aha, taka walka? No, no. Czyli teoretycznie... Sekwento razem z Alanem przeciwko ekipie BB, no. No to ciekawe, ja akurat mówię o kimś innym, także... W wcześniej wywiadach słyszałem, że oni wyrażają bardzo dużą chęć na nich. Wiem, że Michał Pasternak nie trawi Alana a że Sekwento to tak jego przydupas, to wiem, że oni chętnie by zawalczyli, tak. No właśnie, ale miał proponowaną teraz jakby walkę, był jakby jako przeciwnik, ale odmówił właśnie w MMA i w K1, ale o boksie nie było chyba mowy, także ty jesteś chętny na boks, czy też jakąś inną formułę? Ja chcę walczyć w MMA, ja jestem zawodnikiem MMA, MMA trenuję od samego początku, gdzieś tutaj miałem tą samą stuję, gdzieś kurde, lepiej by było, też miałem w pierwszej rundzie jakiś moment, że przewróciłem i uderzyłem na ziemi w pierwszej rundzie, nie pamiętam kogo, ale komuś tak zrobiłem. Dobrze, że nie uznali to jako faul, ale to tak w ferworze walki po prostu poszło. I no, ja bym chciał w MMA. No właśnie, jeżeli trenujesz MMA całe życie, to nie jest jakby ciężko ograniczyć jakby tylko te ruchy do samej stójki? Walczysz? No gdzieś kurde, no czasami jest. Gdzieś, ja na przykład jak klinczowałem i tam te kolana biłem gdzieś tutaj, to gdzieś kurde... No w MMA bym jednak obrócił do siaty, dopchnął, złapał za nogi, przewrócił, ale gdzieś miałem na to ochotę, ale wiedziałem, że nie mogę. O, proszę bardzo, idzie. Masz to, kurwa, dziękuję. Nie wiem, czy ktoś ma taki twardy łeb jak ty, naprawdę. Ja, ale miałem też chwilę nadzieję, czułeś w ogóle te ciosy, jak ja już tak cię wjeżdżałem, to i mówię, kurwa, no ujebę go zaraz, no. Ujebę go, ale tak stałeś twardo, kurwa, w ogóle nawet nie chuja, tak samo, masz się wjeżdżał, a ty stoisz, już nie miałeś siły, ale stoisz twardo. Charakter, no. Kurwa, kocie pokazałem. Dzięki, no, kurde, wjechaliście we mnie, no, naprawdę, ciężkie momenty miałem, w sumie pół walki była ciężka, no. Więc dziękuję. Super, dzięki stary. A przy okazji, jak oceniasz umiejętności Świstaka? On się nadaje? Nadaje się. Do frików się nadaje. Jest mocny i oby powodzenia, i żeby szedł w to dalej. Wzajemnie. Sekwento będzie bardzo... zabity, będzie płakał. No. Czy ty też masz na oku Sekwento? Nie, ale Boro ma, więc kibicuję. No. Trzymaj się. No, dzięki. A ty kogo masz na oku? Kogoś z dziesiątki? Wiesz co, no ja czuję, że ja ogólnie celuję przyszłościowo w pas w 7-7, tam 7-0. I ktokolwiek będzie najlepszy w tym, to ja go po prostu biorę i zdobywam ten pas. A konflikt masz z kimś? Nie, ja jestem bezkonfliktowy chłopak generalnie, ale jak trzeba, to umiem podymieć i pokurwiać się. Tak, ze mną masz coś. A no to z Gustawem mam ewentualnie konflikt. Jak trzeba, no, to z Gustawem. Gustaw, tobie też dziękuję. Nie? Dziękuję serdecznie. No. Szacunaczek, tam parę słów padło na filmiku, ale to było na podkrętkę, wiadomo, Boro, sympatyczny chłopak. Rozumiem. No to są friki, no trzeba pod tymi, no nie możemy dwa wszyscy się całować po czułkach. No, w ogóle tutaj jest najwyższy, tutaj najniższy, także ty miałeś... Szymas, no. Wiesz, jak Szymasem się walczyło, bo nie widziałem tej... Ty, no Szymas, kurwa, wymęczony, byłem gdzieś tam wleciał we mnie, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam już więcej, paru we mnie wleciało. A w ogóle jak pamiętasz tą walkę? No tak, kurwa, od pierwszej rundy, że po pierwszej rundzie, że ciężko mi było. A ty jak ją pamiętasz? Wiesz co, no szybko generalnie, no ja ci najbardziej mnie zajęło, panie, to, żeby dopingować chłopaków i pomagać się przygotować tam przed walką, żeby potarczować chłopaków, żebyśmy tam robili rozgrzewkę, no bo nie mieliśmy trenera, musieliśmy sobie sami radzić, więc wiesz, no z chłopakami się zebraliśmy, jakoś tam podziałaliśmy i było dobrze, ale kurwa, jest ten niedosyt, że to tylko minuta była, co nie? Jest, ale wystarczyło. I kurde, najpierw to było... Na próbie, powiem szczerze, było gorzej niż jak już tam, tak naprawdę, no, dzięki kibicom było łatwiej, zmotywowani, krzyczeli, byli też moi kibice, była moja rodzina, więc dziękuję bardzo, bo na pewno czuć było ten doping. No i co, dzięki chłopaki jeszcze raz, dzięki. Widzimy się na kolejnych krautach. Jeszcze na wtarze, siąka. A właśnie, co ty słyszałeś od narożnika, bo ty stawałeś, opierałeś się tak o klatkę. Spokojnie, oni mówili, spokojnie Boro, tam dystansuj, poruszaj się, no jak gdzieś tak w połowie słuchałem, Gdzieś taki chaos czułem w głowie przez to, że byłem zmęczony, ale no następny raz jak będzie 1-1, to na pewno gdzieś będę mieć więcej tej przestrzeni, tego luzu, a nie kurde, bo tu było, no tutaj ta przeciwny narożnik cały czas wjeździł 100%, no i to tak kurde, no chciałbym, żeby to, no ale wytrwałem, jestem dumny i mam nadzieję, ludzie mi kibicowali, chyba mnie wspierali i mam nadzieję, że to docenią. Wiadomo, że jakiś hejt się pewnie wyleje, ale mam tu gdzieś, nie. Jasne, bardzo ci dziękuję. Jeszcze możesz pokazać swoją twarz do kamery. I jeszcze raz
Gratulacje. Dziękuję ci bardzo. I czekam na walkę teraz jeden na jeden. Tak jest. Dzięki. Dziękuję.